Witam serdecznie w nowej siedzibie firmy Teatr i mam nadzieję, że to miejsce, podobnie tak jak dzisiaj, było miejscem spotkania z najnowszymi technologiami oświetleniowymi, pozostanie już takim miejscem na długie, długie lata. Zamierzamy gościć tutaj Was wszystkich jak najczęściej, jak najliczniej, oczywiście w obecnych czasach, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z tej sytuacji epidemiologicznej, którą mamy. A warto nas czasami odwiedzić, ponieważ tak jak to dzisiejsze spotkanie, które ani nie było pierwszym, a już na pewno nie będzie ostatnim spotkaniem, które pomoże nam zapoznać się z wszystkimi najnowszymi technologiami, które są w tej chwili dostępne w świecie technologii scenicznych. Zamierzamy również organizować tutaj cały cykl szkoleń z pierwszymi szkoleniami z zakresu obsługi urządzeń, w zakresie oprogramowania do sterowania oświetleniem scenicznym. Ruszamy już w okolicach połowy sierpnia. Zapraszamy również dlatego, że to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie w tych naszych skromnych progach każdy, który myśli w tej chwili o upgrade'zie swojego wyposażenia, jeśli chodzi o dom kultury czy też teatr, i zaczyna również przemyśliwać kwestie związane z mechaniką sceniczną, to jest to jedyne miejsce, gdzie w obrębie naszego showroomu mamy elementy mechaniki scenicznej, z których każdy z nich jest inaczej napędzany, innym systemem, czy to łańcuchem, czy to przy pomocy lin, czy też przy pomocy wciągarek bębnowych. Warto przyjechać, warto zobaczyć, warto porównać, warto również porównać rozmaite dostępne na rynku systemy doprowadzania zasilania, jak i sterowania do ruchomych elementów mechaniki scenicznej. Nie tylko można je obejrzeć, nie tylko można zobaczyć, jak one wyglądają, ale również, co jest coraz częściej bardzo istotne, można sobie posłuchać, jakie są różnice przy zastosowaniu poszczególnych technologii. A więc zapraszam Was wszystkich do unikalnego miejsca na mapie Polski. Od niedawna, przepraszam, że bez oficjalnego otwarcia, bez przecinania wstęgi, ale niestety niespokojne czasy, w których nam przyszło żyć, a zwłaszcza, no, można użyć stwierdzenia, trochę zakichane czasy, nie pozwoliły nam na tą prawdziwą fetę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie na to nie jeden raz okazja.